Moi drodzy, drogie dzieci, bo zaczniemy od dzieci. Na dzisiaj mieliście do przeczytania trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza. I zobaczymy, co zapamiętaliście z tego fragmentu. I pierwsze pytanie brzmi: czego pozory będą zachowywać ludzie w czasach ostatecznych? Czy A. zaufania, czy B. oddania, C. pobożności, czy D. wiary i modlitwy? Czego pozory będą sprawiali ludzie, zachowywali ludzie w czasach ostatecznych? Czy A. zaufania? To może B. oddania? To może C. pobożności? O, a może jednak D. wiary i modlitwy? No dobra, upewnimy się, czy na pewno pobożności. Bardzo dobrze zapamiętaliście, bardzo mnie to cieszy. Drugie pytanie brzmi: kto według Pawła przeciwstawił się Mojżeszowi? Czy byli to A. Aaron i Faraon, czy B. Jannes i Jambres, czy C. Jozue i Kaleb, czy D. Jan i Jakub? Kto według apostoła Pawła przeciwstawił się Mojżeszowi? Czy A. Aaron i Faraon? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze. A może odpowiedź B. Jannes i Jambres? Nie? Nikt? To może C. Jozue i Kaleb? To może D. Jan i Jakub? No dobrze, drogie dzieci. Wyjaśnię pytanie. Pytanie brzmi nie kto przeciwstawił się Mojżeszowi, tylko kto według apostoła Pawła przeciwstawił się Mojżeszowi. A byli to Jannes i Jambres. Trzecie pytanie brzmi: co będą znosili ludzie, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie? Czy A. plagi egipskie, czy może B. gości w domu, czy może C. biedę, czy D. prześladowania? Co będą znosili ludzie, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie? Czy A. plagi egipskie? To może B. gości w domu. No to może C. biedę. No to zostaje nam D. prześladowania. O, wszystkie dzieci jak jeden mąż. I upewnimy się, czy na pewno prześladowania chodzi. Oczywiście o prześladowania chodzi. Słuchajcie, za tydzień czwarty rozdział, tak? I widzę, że idziecie dzisiaj na szkółkę. Miłego czasu, ciepłego czasu wam życzę. A my mamy kilka pytań do dorosłych. Dorośli mieli do przeczytania 15 rozdział Ewangelii Mateusza. I brzmi pierwsze pytanie tak. Faryzeusze zapytali Jezusa: dlaczego uczniowie Twoim przestępują naukę? I teraz czyją naukę? O jaką naukę chodzi? Czy A. naukę starszych, czy może B. naukę Mojżesza, czy C. naukę faryzeuszy, czy D. rabinów? Czyją naukę chodzi? A. starszych? Jedna osoba. A może B. Mojżesza? Jedna, dwie. A może C. faryzeuszy? No to może D. rabinów? Jedna osoba. To dobrze, widzę, że pytanie było trudne, bo zdania są ewidentnie podzielone. To zobaczmy, co tam w tym fragmencie Mateusz nam napisał. Naukę starszych przestępują, tak? Tak było w tym zdaniu. Dobrze, drugie pytanie brzmi: kiedy niewiasta kananejska zawołała: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida? Pan Jezus wszedł do synagogi. B. nie odpowiedział jej ani słowa. C. dotknął ją i uzdrowił. Czy D. ona dotknęła się jego szaty i została uzdrowiona? Właśnie kiedy ta niewiasta kananejska zawołała: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Czy Pan Jezus A. wszedł do synagogi? To może B. nie odpowiedział jej ani słowa? Jedna ręka widzę, dwie ręce widzę. A może jednak dotknął ją i uzdrowił? No to może odpowiedź D. ona dotknęła się jego szaty i została uzdrowiona. Dobrze. To zobaczmy, co jest w tym fragmencie, w tym zdaniu. Nie odpowiedział jej ani słowa. Później w konsekwencji ona została uzdrowiona, ale to o kobiecie, która dotknęła się jego szaty i została uzdrowiona, to jest oddzielna w ogóle historia. Dobrze, kolejne pytanie brzmi:
Ile jedzenia mieli uczniowie do nakarmienia ludzi? Pamiętacie, w tym fragmencie też jest nakarmienie jakiejś ilości ludzi. I czy tutaj mieli do 7 chlebów i 7 ryb? A może kilka chlebów i kilka ryb? A może 7 ryb i kilka chlebów, czy 7 chlebów i kilka ryb? Co w tym fragmencie mieli do dyspozycji uczniowie do nakarmienia ludzi? Czy A, 7 chlebów i 7 ryb? To może B, kilka chlebów i kilka ryb, czyli nieokreślona ilość. Raz, dwa, trzy, cztery ręce. Dobrze, a może 7 ryb i kilka chlebów? No to zostaje nam 7 chlebów i kilka ryb. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 rąk. Dobrze, sprawdźmy, kto zatem ma rację. 7 chlebów i kilka ryb jest w tej wersji. Dobrze, ale zostaje nam czwarte pytanie, które jest kontynuacją tej historii. Jest tak, i jedli wszyscy, i najedli się, i zebrali A, 7 pełnych koszów okruszek i 7 koszów resztek ryb. B, 7 pełnych koszów okruszek i kosz resztek ryb. C, 7 pełnych koszów resztek ryb i kosz okruszek. Czy D, 7 pełnych koszów resztek. Co oni tam zebrali? Czy A, 7 pełnych koszów okruszek i 7 koszów resztek ryb? To może B, 7 pełnych koszów okruszek i kosz resztek ryb? Jedna ręka. A może odpowiedź C zatem jest prawidłowa? 7 pełnych koszów okruszek, ryb i kosz okruszek. No to musi być odpowiedź D zatem prawidłowa. 7 pełnych koszów resztek. To jest 10 rąk, więc sprawdźmy. Oczywiście, że jest to poprawna odpowiedź. Moi drodzy, za tydzień rozdział 16. Tak, zapraszam do przeczytania. Drogi Boże, dziękujemy Ci, że Ty postawiłeś nas tutaj, w tym miejscu, Panie, że zebrałeś nas, abyśmy mogli Ciebie uwielbiać, przebywać z Tobą, śpiewać Tobie na chwałę, wołać do Ciebie, dziękować Ci i uczyć się z Twojego Słowa. Dlatego prosimy Cię, Panie, krusz nasze serca, krusz naszą dumę, otwieraj nasze oczy, uszy, Panie, abyśmy mogli uczyć się od Ciebie, z Twojego Słowa. Bądź, Panie, z nami. Amen. I mam na początek tego kazania przygotowane dwa, miałem więcej pytań, ale skrócę je do dwóch, żeby nie powtarzać. I pierwsze pytanie brzmi, dlaczego w ogóle okazujemy komuś miłość? Dlaczego to robimy? Okej, czyli mamy wewnętrzną potrzebę okazać komuś uczucie, które mamy w środku. Jeszcze jakieś inne powody? Czyli po prostu jest to kolejność rzeczy. Jeśli kogoś kochamy, to tę miłość okazujemy, tak? Nie ręka, tylko mów. To jest część naszej natury. To jest część naszej natury, że jesteśmy ekspresywni i okazujemy nasze uczucia. Tak, w tym przypadku miłość. Jeszcze jakieś pomysły? Chcemy, żeby osoba przez nas kochana o tym wiedziała, bo jeśli nie okażemy tej miłości, to skąd ktoś ma wiedzieć, że jest kochany, prawda? Dobrze, a drugie pytanie brzmi, w jaki sposób okazujemy miłość? Obrazki mogą podpowiadać. Jak komuś okazujemy miłość? Słowami, wypowiadamy, mówimy kocham cię. Dobrymi uczynkami, czyli robimy coś dobrego dla drugiej osoby. Mhm. Opiekujemy się drugą osobą i to też jest wyraz miłości. W jaki sposób jeszcze okazujemy miłość? Uczymy miłości. Okej, jeszcze coś padło? Spędzamy czas, dokładnie, tak? Ławka, ludzie na ławce mają zaprezentować spędzanie czasu, rozmowę, afirmacje. Pierwszy obrazek, czekoladki, ewidentnie komuś okazuje mi miłość poprzez obdarowywanie go, prawda? Tak? Trzeci obrazek, niekiedy okazuje mi miłość poprzez dotyk, przytulenie, objęcie, czasami poklepanie po ramieniu, tak? Czy czwarty, poprzez właśnie przyniesienie śniadania do łóżka, obdarowanie, pomoc w codziennych jakichś zajęciach. Piąty, no to jest ewidentny dla małżeństw, tak? Okazujemy miłość. I szósty, poprzez po prostu spędzanie czasu, poprzez, no i właśnie tutaj odpowiadanie na oczekiwania danej osoby.
Nie? Bo zobaczcie, ja mogę komuś na swój sposób pokazywać miłość, tak jak wspomniany wcześniej Janek, a ktoś może powiedzieć, ale ja nie czuję się kochany. Bo to nie jest to, czego ja oczekiwałem, prawda? Ktoś może oczekiwać podarunku, a ja spędzam z nim czas, bo mi się wydaje, bo to jest mój sposób okazywania miłości, prawda? Więc odpowiedzieliśmy sobie, dlaczego okazujemy miłość i w jaki sposób to robimy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj po raz piąty i po raz może ostatni w tej serii dotknęli tematu miłości. Powiedzieliśmy już bardzo dużo. Powiedzieliśmy o miłości względem Boga, powiedzieliśmy o miłości względem człowieka, tak? Powiedzieliśmy sobie o przykładzie Rut i chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli sobie o miłości jako owocu Ducha Świętego. Ale nie o miłości w ogóle, ale zawężymy to do pewnego określenia. Tak? Ale skoro już mówimy o Duchu Świętym, no to musimy sobie przeczytać ten fragment, który o owocach Ducha Świętego nam mówi. Więc zapraszam wszystkich do Galacjan, do listu do Galacjan, do 5 rozdziału, do wersetów 22 i 23. List do Galacjan 5, 22 do 23. I tam czytamy tak. Owocem zaś ducha są, i co jest na pierwszym miejscu? Właśnie miłość, nie? Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu, czy w innych tłumaczeniach nie ma oskarżenia, nie? I kiedy jakbyśmy kiedyś zaczęli inną serię rozpatrywania właśnie tę serii kazań o owocach Ducha Świętego, na pierwszym miejscu właśnie pojawia się miłość, ta, nad którą od pięciu kazań tutaj się zastanawiamy, tak? I jest rzeczą naturalną, że znajduje się ona na pierwszym miejscu, ponieważ jak czytamy w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w 8 wersecie, to Bóg jest miłością. Dlatego wśród owoców Ducha Świętego, czy tym przejawem ludzkich zachowań, ma być właśnie miłość, tak? Czytamy tam, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Jeśli dobrze pamiętacie, kiedyś mieliśmy dokładnie taki temat kazania przy okazji pierwszego listu Jana o Bogu, który jest miłością, jest w Biblii 11 fragmentów, które wprost stwierdzają, Bóg jest miłością. A więc jakże inaczej miałoby być, żeby miłość nie była tym pierwszą cechą, którą mamy okazywać, tak? A po drugie, czytamy, że miłość jest tą najważniejszą z wszystkich cech czy cnót, jakkolwiek byśmy to nazwali. Wszyscy znamy 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Znamy go, to jest najbardziej znany fragment, który przejawia się w aforyzmach na świecie, tak? I nie będziemy go czytali całego, bo później on się w kazaniu jeszcze pojawi, w tych fragmentach, które jeszcze mi oszczędzono. Przeczytajmy 13 werset. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, ale z nich najważniejsza jest miłość. A więc zobaczcie, dlaczego ta miłość wśród owoców ducha pojawia się jako pierwsza? Bo Bóg jest miłością i bo jest to najważniejsza z tych cech bożych i ludzkich. Nie? Ale czym ta miłość jest? Mówiliśmy już o tym przy poprzednich kazaniach, i nie będę tego wszystkiego powtarzał. Zawsze można się cofnąć i odsłuchać. Ale pójdziemy do jednego fragmentu, gdzie trzeba przyznać, że kiedy mowa jest o miłości w Biblii, to Grecy to pięknie rozróżniali, bo mieli 4 słowa na określenie miłości. Pierwsze to było miłość eros, ta, która przewidziana jest dla małżeństwa, byśmy dzisiaj powiedzieli. Jest to miłość cielesna, seksualna, ale też i romantyczna, ta jedyna, przewidziana dla tej jednej, wybranej, danej przez Boga osoby. Tej miłości nikomu innemu okazywać nie będziemy, bo ona jest zarezerwowana dla jednej osoby. Tak? Druga, fileo, miłość bliskiej przyjaźni.
Jakiś czas temu, przy którymś z poprzednich kazań, zapytałem, ilu przyjaciół mamy. To jest ta miłość, ta przyjaźń, którą okazujemy tym wybranym, nam najbliższym, która nie ma w sobie tego aspektu cielesnego, seksualnego, ale jest to ta miłość fileo, najbliższemu przyjacielowi. Trzecia to miłość storge, gdzie jest ona w relacjach rodzinnych, między rodzicami a dziećmi, między dziadkami, po prostu w rodzinie. I czwarta to miłość agape, ta, na której się dzisiaj skupimy. Bo nam przyjęło się używać tego terminu, właśnie, kiedy używamy terminu agape, co on według nas znaczy? Jak idziemy na kawę, do poczęstunku, do jedzenia po kościele, nie? Do tego zdegradowaliśmy, bo chyba tak to trzeba powiedzieć, zdegradowaliśmy ten termin. A agape, cofnij proszę jeszcze ten slajd, żeby ta agape wybrzmiała tutaj. Ta agape to jest to miłość, która pragnie najwyższego dobra dla innych, dla braci i sióstr, dla bliźniego. Nie? A my używamy tego tylko i wyłącznie w kontekście poczęstunku po nabożeństwie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie właśnie jako finał serii kazań o miłości, żebyśmy sobie opowiedzieli. Tak? Po pierwsze, to właśnie tę miłość Paweł wspomina w naszym tekście i definiuje w tym pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale. Znamy ten fragment, jak zacznę czytać, od razu będziemy wiedzieli, tak? Czytamy, że miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi, nigdy nie ustaje. I tutaj ze wstępu brata Jakuba ewidentnie można powiedzieć, nie jest warunkowa. Nie? A więc to właśnie tę miłość, miłość agape, Paweł wspomina w naszym kontekście miłości międzyludzkiej, między braćmi, siostrami, między bliźnimi. Po drugim argumentem jest to, że Jezus używa tego słowa w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale 43-48, kiedy wypowiada poniższe słowa. Mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Ja wam powiadam, tutaj agape, tak? Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwego i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę? Czyż i celnicy tak nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, a osobliwego, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tak nie czynią? Bądźmy wtedy doskonali, jak i wasz Ojciec Niebieski jest doskonały. Nie? A więc mamy dwa przykłady z 13 rozdziału Listu do Koryntian i Jezusa, który mówi o miłości agape względem naszych wrogów. I kiedy spojrzymy na kilka takich przykładów czy ilustracji tej miłości agape w Piśmie Świętym, to widzimy tak, że zaczyna się od Boga miłości. 2 Koryntian 13:11. I Jego miłość jest miłością całkowicie niezasłużoną. Nikt z nas nie zasłużył. Nie zrobiliśmy nic, żeby sobie na Bożą miłość zasłużyć. Jego miłość jest miłością nierozłączną. Jego miłość jest wielką miłością, która chce zbawić grzeszników. Te fragmenty wszystkie poruszaliśmy przy poprzednich kazaniach. Po drugie, ta miłość agape zaczyna się od Boga miłości. Po drugie, znajduje swoje pełne wypełnienie w Chrystusie. Czyli widzimy w Bogu i w Chrystusie. Miłość Boga osiąga swój szczyt w Jego Synu Jezusie Chrystusie. To ucieleśnienie. Jezus Chrystus był wyrazem miłości. Jezus w pełni okazywał taką miłość, jaką Bóg okazał człowiekowi. Czy po trzecie, poznajemy, czym naprawdę jest miłość, kiedy patrzymy na Chrystusa. Wtedy widzimy prawdziwą miłość. Nie? I teraz, czym ta miłość agape jest i powinna być w życiu chrześcijanina?
Po pierwsze i ewidentnie nie mają to być jakieś chwile, zrywy, momenty, uniesienia, tylko ma to być codzienność. Codzienność, w której żyjemy, codzienność, w której się poruszamy. To nie mają być jakieś wybrane uczynki, które raz na jakiś czas pojawiają się w naszym monotonnym życiu, ale to właśnie ma być nasza codzienność. List do Efezjan, 5 rozdział, wersety 1 i 2. List do Efezjan, 5 rozdział, 1 i 2. I tam czytamy tak. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A więc ma to być, zobaczcie, codzienność. Po drugie, ma to być spójnia, czyli coś, co mamy się przyoblec, coś, w czym mamy żyć. Zobaczcie, kolejna, czy tam dwa listy dalej, w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, wersety 12, 13 i 14 pokazują tę miłość w taki sposób. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Tak jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy odpuszczajcie tutaj w domyśle, nie? A więc ta miłość ma być tym klejem, czy czymś, w czym mamy się przyoblec, że ktoś patrząc na nas będzie widział miłość, będzie widział kochającego człowieka, nie stawiającego warunków, po prostu kochającego. Przyjaciół, jak i nieznajomych, jak i wrogów, nie? Po trzecie, a więc codzienność, spójnia, po trzecie ma być wszystkim, co robimy. Więc jeśli ma być wszystkim, to nie może zakraść się co innego, nie może zakraść się nienawiść, nie może zakraść się pycha, arogancja, czy cokolwiek byśmy mogli sobie wstawić. Miłość ma być wszystkim, co robimy. 1 Koryntian 16, 14. Pod koniec pierwszego listu do Koryntian czytamy proste zdanie, że wszystko niech się dzieje u was w miłości. Nie ma? O, zapomniałem. To wkleję. Przepraszam, nie ma slajd, nie ma wersetu. W każdym razie chodzi o 1 Koryntian 16, 14, który brzmi: wszystko niech się dzieje u was w miłości. A więc jeśli wszystko ma się dziać u nas w miłości, to znaczy, że nie ma miejsca na nic innego. Nie? I po czwarte, ma to zapobiec przekształceniu się naszej chrześcijańskiej wolności w niszczycielski egoizm. Bo skoro mamy żyć miłością, mamy epatować miłością, no to łatwo tutaj, żeby wpaść w pychę, że jestem lepszy niż ktokolwiek inny. I tutaj Galacjan 5:13, który brzmi: bo wy do miłości powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, a służcie jedni drugim w miłości. Zostaliśmy powołani do wolności. Bóg nas uwolnił od grzechów, konsekwencji naszych grzechów. Ale czytamy, że służcie jedni drugim w miłości. Żeby ta wolność nam nie spowodowała, że teraz uciekniemy od ludzi, ale mamy służyć jedni drugim w miłości. Tak? A więc ta miłość agape w życiu chrześcijanina, to jak mamy ją okazywać? Okazywać Bogu, tak? To po pierwsze. W jaki sposób tę miłość agape okazywać Bogu? I są, okej, zanim przejdziemy do tych poprawnego nastawienia, to musimy też zwrócić uwagę, jak niestety nie należy tego robić, tak? Czyli te niewłaściwe demonstracje miłości względem Boga. Bo niektórzy twierdzą, że okazujemy swoją miłość tylko mówiąc, że deklarujemy miłość naszymi słowami, nie? Inni umieszczamy to, no nie wiem, na naklejkach, na zderzakach, czy po prostu chodzimy i śpiewamy w modlitwach, po prostu deklarujemy, że my kochamy Jezusa. Inni myślimy, że cokolwiek byśmy zrobili w imię Pana, to mu się będzie podobało. Nie? Ale jeśli jednak otworzymy Ewangelię Mateusza na 7 rozdziale i przeczytamy wersety 21 do 23,
to przeczytamy takie coś, gdzie Jezus mówi wprost: po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. A więc nie mamy mówić tylko, że kogoś kochamy, że Boga kochamy, ale mamy pełnić Jego wolę. Bo cóż komuś, cóż z nas, gdybyśmy cały czas słyszeli od żony, od męża, od dzieci, od rodziców, że nas kochają, ale ich życie byłoby całkowitym zaprzeczeniem tej miłości. Gdybyśmy doznawali tylko krzywdy, bólu, obojętności, odrzucenia, zranienia. Czy wtedy wierzylibyśmy w słowa „kocham cię”? Nie. One by nic nie znaczyły. Byłyby pustym frazesem. Nie? No to ten właściwy przejaw miłości do Boga, to jak już w poprzednim fragmencie wynikło, Ewangelia Jana podsumowuje to wprost w 14 rozdziale, 15 werset. Jezus mówi: przestrzegając Jego przykazań. Jezus mówi wprost: jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Nie można powiedzieć: Panie Boże, kocham Cię, ale będę kradł. Panie Boże, kocham Cię, ale rodziców nienawidzę. Panie Boże, kocham Cię i podoba mi się żona kumpla. No nie można. Jeśli mówimy, że Boga miłujemy, musimy przestrzegać Jego przykazań, które zakazują kradzieży, które zakazują pożądania żony najbliższego i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I nawet gdybyśmy mieli to nawiązać już do pierwszego kazania miłości, kiedy mówiliśmy o miłości względem Boga, o tym największym przykazaniu, że będziemy miłować Pana Boga z całego serca, myśli, siły i duszy. Nie? To jest przestrzeganie Jego przykazań. Bóg nakazał siebie kochać w jakiś sposób. A więc właściwy przejaw miłości do Boga to przestrzeganie Jego przykazań. Po drugie, kochanie braci i sióstr, w domyśle oczywiście też. 1 Jana 4 rozdział, werset 20 i 21. Czytamy tak, że jeśli ktoś mówi: kocham Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kim? Kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A przykazanie to mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i swojego brata. I pytanie należy zadać, to, które jest na dole ekranów: czy naprawdę kochamy Boga? Jaki jest nasz stosunek do przestrzegania Jego przykazań i do kochania braci i sióstr? Czy naprawdę kochamy Boga, jeżeli są w zborze ludzie, których nie trawię, których nie kocham, których nie lubię? Czy naprawdę mogę powiedzieć, że kocham Boga, jeśli są w moim życiu ludzie, których nienawidzę? Czy naprawdę mogę powiedzieć, że kocham Boga, skoro żyję tak, jakby nigdy nie dał przykazań? Czy moje słowa coś znaczą? Czy moje deklaracje miłości w ogóle cokolwiek znaczą? A więc miłość agape, która jest owocem ducha, okazywana Bogu, a teraz w drugą stronę. Miłość agape okazywana człowiekowi. I tutaj też podzielimy na dwie części. Miłość agape, która ma być okazywana człowiekowi wierzącemu, bratu i siostrze, i temu, który Boga nie zna. Tym spoza Kościoła, tym niechrześcijanom, tak? I w pierwszej części okazywanie miłości agape tym, którzy są braćmi w Chrystusie, znowu zajrzymy do pierwszego listu Jana. Do wersetów 16 do 18. Pierwszy list Jana, rozdział 3, wersety od 16 do 18. Czytamy tak. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy się nie językiem, lecz czynem i prawdą. A więc widzimy ewidentnie, że nasze okazywanie miłości agape względem brata i siostry w Chrystusie to pomaganie, kiedy są w potrzebie. No bo cóż, że moje słowa by znaczyły do brata i siostry: kocham cię,
Ale kiedy widzę, że stoi zziębnięty, głodny, albo wiem, że nie domaga finansowo, albokolwiek widzę jakąś jego potrzebę, a się odwrócę i pójdę. To kiedy widzę, że kiedy widzimy, że są w potrzebie fizycznej, ale jest jeszcze druga potrzeba, przepraszam, jest jeszcze druga potrzeba, potrzeba duchowa. Bo nie składamy się tylko z ciała. Mamy emocje, mamy duszę, tak? I pomaganie takiemu bratu i siostrze, kiedy są w potrzebie duchowej. List Jakuba, 5 rozdział, wersety 19 i 20. Czytamy, bracia moi, siostry w domyśle, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. A więc nasza miłość agape względem braci i sióstr ma objawiać się tym, że będę pomagał w potrzebach fizycznych i duchowych. Że kiedy ktoś będzie potrzebował słowa zachęty, udzielę. Kiedy ktoś będzie potrzebował słowa napomnienia, nie będę się bał, nie będę się wstydził, udzielę. Kiedy ktoś będzie potrzebował, kiedy ktoś będzie zbaczał od prawdy, to muszę, jak to jest napisane, go nawrócić, wziąć, przyprowadzić przed Boże Słowo, skonfrontować z jego grzechem. I to też jest wyraz mojej miłości. Prawda? A więc okazywanie miłości agape względem człowieka wierzącego i tak jak powiedziałem teraz po drugie, względem tych, którzy nie są chrześcijanami. I tutaj na sam koniec już tej okrojonej wersji kazania zwrócimy się do Ewangelii Łukasza, 6 rozdziału, wersety 27, dłuższy fragment do 36, ale niech on będzie puentą tego, niech on wybrzmi nam do domu. Pokazuje nam to ten fragment, że miłość musi wykraczać poza kochanie tylko tych, którzy nas kochają. Czy musi być niekoniecznie odwzajemniona. Łukasza 6 rozdział 27 do 36. Wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewierzących i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Trudny fragment, bo tak bardzo nie chcemy tego robić. Tak bardzo chcemy uciekać od tych, którzy nas ranią. Tak bardzo chcemy odcinać się, izolować od tych, którzy nas przeklinają, którzy nam wyrządzają krzywdę. A Pan Bóg mówi, okaż mu miłość. Bądź miłosierny. Nie? Pokazujemy, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi, prowadzonymi przez Ducha, wydającymi owoce Ducha Świętego, gdy z miłości agape dobrze czynimy tym, którzy nas nienawidzą, błogosławimy tym, którzy nas przeklinają, modlimy się za tych, którzy złośliwie nas wykorzystują, postępujemy z nimi tak, jak chcielibyśmy, aby oni nam czynili, traktujemy ich tak, jak traktował ich nasz Ojciec
w niebie. Zobaczcie całkowite przeciwstawienie się zwykłym ludzkim reakcjom odwetowym, zawiści, nienawiści, nie? Taka ma być nasza miłość. Trudna, niekiedy bolesna, ale przewyższająca wszelkie ludzkie nastawienie, nie? A więc kończąc, nie powinno dziwić, że ten, kto wydaje owoc ducha, emanuje miłością, bo ona jest na pierwszym miejscu. Jest pierwszym z owoców ducha. Jeśli ojciec okazywał miłość, składając swojego syna w ofierze za nas grzech, syn uosabiał miłość w sposobie, w jaki żył i umarł za nas, za mnie i za ciebie. Duch Boży objawił przed słowo, czym ta miłość jest. A więc wtedy powstaje pytanie, czy narodzony z Boga i postępujący według Ducha Świętego nie będzie przejawiał miłości zarówno w swojej postawie, jak i w czynach? Będzie. To jeszcze powinno być chyba w słowach. Bo jeśli mamy komuś dobrze czynić, nasza postawa ma być cechą miłości, to i także nasze słowa. Prawda? I na sam koniec ostatni fragment. Bo jeśli już jesteśmy... Inaczej, na pewno już okazujemy miłość. Jesteśmy dziećmi Bożymi już od jakiegoś czasu. Już nauczyliśmy się i wiemy, tak? Bo nie zakładam, że mówię tutaj nowe rzeczy, tylko ja już nieraz, każdy z nas, ja doświadczyłem miłości od was wielokrotnie i wieloma sposobami. Każdy z nas, myślę, że powiedziałby tak, doświadczyłem miłości od braci i sióstr. W jakiś sposób umiemy już tę miłość okazywać. Ale jeśli przeczytamy 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety 9 i 10. 1 Tesaloniczan, 4, od 9 do 10. Zobaczymy, jaka prawda z tego wybrzmi. A czytamy tam tak. O miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Tak samo można powiedzieć, właściwie to kazanie byłoby niepotrzebne. Bo my wiemy, co to miłość. Umiemy kochać. To zresztą czynicie względem waszych braci w całej Macedonii. To możemy powiedzieć. To zresztą czynicie względem braci wszystkich tutaj w Zduńskiej Woli, Sieradzu, Łasku, okolicach. My zaś napominamy was, bracia i siostry, i co jest dalej? Żebyście tym bardziej obfitowali. Czyli innymi słowy, uczcie się tego jeszcze bardziej. Uczcie się, jak jeszcze mocniej można kochać. Szukajcie sposobów, żeby jeszcze bardziej komuś miłość okazać, żeby obfitować jeszcze bardziej w ten owoc Ducha Świętego, którym jest miłość. Jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Tak ten fragment wybrzmiewa. Paweł docenia zbór w Macedonii, chwali ich za to, że widać tę miłość między nimi. Mówi, nie spoczywajcie na laurach, kochani. Mówi, uczcie się, jak jeszcze bardziej obfitować w miłość. I z tym chciałbym nas zostawić. To kazanie nie będzie miało żadnego jakiegoś praktycznego zastosowania, bo całe kazanie jest praktycznym zastosowaniem o tym, jak okazywać miłość agape Bogu i drugiemu człowiekowi, wierzącemu i niewierzącemu. To kazanie było podsumowaniem wszystkich czterech poprzednich, gdzie cały czas mówiliśmy o miłości Bożej, Boga względem nas, o miłości naszej względem Boga, względem człowieka. Przykład Rut z zeszłego tygodnia. Względem nieznajomych, względem obcych, względem odrzucenia wszystkiego, co było mi bliskie, a pójścia za Bogiem. I dzisiaj, jak tę miłość okazywać braciom i siostrom, jak i tym, którzy są poza Kościołem jeszcze. Zapraszam, powstańmy i dziękujmy Bogu za to, że uzdolnił nas do kochania. Ale i prośmy do tego, o to, aby te owoc Ducha Świętego, ten, jak i wszystkie pozostałe, jeszcze bardziej emanowały z naszego życia, aby uczył nas kochać jeszcze mocniej i jeszcze bardziej. Zapraszam do modlitwy.